Kolejne spotkanie, któremu chcielibyśmy się przyjrzeć, to spotkanie Pana Jezusa Chrystusa i wierzącego albo niewierzącego, wiernego albo niewiernego Tomasza. Mamy to opisane w Ewangelii Jana, rozdział 20, wersety 24-29. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. I wiemy, że to się zakończyło wyznaniem Tomasza o Panu Jezusie Chrystusie, gdzie powiedział o Panu Jezusie Chrystusie: Pan mój i Bóg mój. Tomasz nie był obecny w dniu zmartwychwstania, gdy Pan Jezus Chrystus ukazał się swoim uczniom. Nie jest nam podany powód jego nieobecności. Po tym wydarzeniu uczniowie opowiadali mu, że widzieli Pana. Jego reakcja na tę wiadomość pozwala nam przypuszczać, że powód jego nieobecności nie był poważny. Dlatego przyjął słowa uczniów jako napomnienie, zapewniając, że nie wierzy w to, co mówią. Tym samym zignorował wielokrotne zapowiedzi samego Pana oraz świadectwo uczniów o tym, że Pan Jezus Chrystus miał zmartwychwstać. Pomimo swojej niewiary, 8 dni później Tomasz znalazł się wśród uczniów. Z tego możemy wnioskować, że napomnienia często zostają źle przyjęte, a jednak przynoszą pozytywne rezultaty. W dniu swojego zmartwychwstania Pan Jezus Chrystus pokazał swoim uczniom ręce i bok. Przebite ręce mówią o Jego wielkich cierpieniach na krzyżu, a przebity bok o pełnych błogosławieństw skutkach tego dzieła. One są i już na wieki pozostaną znakami charakteryzującymi naszego Pana. Pan Jezus Chrystus zwrócił się do Tomasza, nalegając: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój. Tym samym nie tylko wzmocnił słabą, małą wiarę swojego ucznia, ale także pokazał, że również dla niego on osobiście cierpiał, a Bóg, pomimo jego słabej wiary, obdarował go zbawieniem. W ten sposób Pan Jezus Chrystus odnosi się do naszej małej wiary, wyrywa nas z naszego stanu, który jest albo zły, albo pozostawia wiele do życzenia, i doprowadza nas do głębokiego przekonania, które jest oparte na Jego słowie i na Jego dziele. Odpowiedź Tomasza jest interesująca i pouczająca. On zaświadczył o Jezusie jako Panu, któremu odtąd chciał wierzyć i być posłuszny. Zaświadczył o Nim także jako o swoim Bogu, z którym pragnął żyć w praktycznej społeczności. Reakcja uczniów oraz pełne miłości zachowanie Pana Jezusa Chrystusa powodują u Tomasza całkowitą zmianę. Jednakże efekt jego zachowania pozostał już na zawsze. Powiedzenie "niewierny Tomasz" przyjęło się jako określenie ludzi, którzy mówią: uwierzę, kiedy zobaczę. W przeciwieństwie do tego Pan Jezus Chrystus wyjaśnia: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W ujęciu prorockim Tomasz wskazuje na wierzącą resztkę Izraela. Ci bogobojni ludzie uwierzą dopiero wówczas, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i pokaże im swoje rany. Wtedy uznają Go za swojego Pana i Zbawiciela.